była ciężarówka, zabrali mamę i z tymi kobietami razem do Auschwitz. Mówiła mama tak, że jak przyjechali do Auschwitz, to ją witali bardzo, no witała ich Niemka. Czy wiecie, cuganki, że tu jest lagier śmierci? Stąd nie ma wyjścia, tylko jedynie przez komin. Następnie dali, wzięli ich do łaźni, w tej łaźni ich obcięli, wszędzie wygolili do goła i dali jej pasiaki. Później jak jej dali pasiaki i buty drewniaki, nadali mamie numer. Moja mama się nazywa piekarz Anna, ona miała numer 79414. Tym, że mama od tamtej pory chodziła na apele, chodziła do pracy, ciężko pracowała, a była 2 miesiące w ciąży. I oczywiście nie przyznawała się do swego stanu, bo gdyby się była przyznała, to Niemcy by ją byli zaraz spalili, zniszczyli. Bo po prostu była taka procedura. No nie miała kobieta ciężarna, ani dzieci małe, nie wolno było im żyć. Mama chodziła do pracy, ciężko pracowała, dopiero w sierpniu mama miała być zabrana do Ravensbrück, do następnego obozu. Z tym, że już wtedy w sierpniu już było widać, że mama jest w ciąży, już tą ciążę się nie dało ukryć i mama mówi do takiej znajomej jednej osoby, koleżanki, która z nią była aresztowana, mówi tak, że Hela, ja jestem w ciąży i mówi, co ze mną będzie. Więc ta Hela mówi tak, że ona powie tej kapo, która ich ma odwieźć do Ravensbrück. Jak powiedziała, tak ją z powrotem zdjęli z tą ciężarówki, mamę już zabrali z powrotem i mama została mama tam w tym obozie, co była dla kobiet. Jeżeli chodzi o resztę, no to cóż, no mama dopóki jeszcze nie wiedzieli, to robiła ciężko, chodziła na apele. A później, to jak już się dowiedzieli, że jest w ciąży, to wtedy już mamie dali ją z 11 na 15 ten blok i mówi tak, że już dostawała troszkę takie zupy zabielane, już było troszeczkę lżej mamie, aż do samego porodu. Więc jak zaczęła mnie rodzić, rodziła mnie 3 dni, bo twierdzi, że nikt się nią nie interesował, w ogóle nikogo to nie obchodziło. Aż dopiero jak straciła przytomność, to dopiero wtedy ktoś się znalazł, ale nie jest ona pewna, nie była mama pewna na 100%, czy to była położna leszczyńska, no bo ona była tak na pół po prostu żywa. No jakoś tam jej coś tam pomogli, urodziła mnie, więc po urodzeniu mnie, zaraz mnie okąpali w zimnej wodzie, okąpali mnie, a jeszcze wcześniej te kobiety mi uszyły moje, tamte mamy i te koleżanki, co razem tam bliżej były, wiedziały, że jest w ciąży, uszyły jej takie z pasiaków te dla mnie jakieś tam ubranka. Po kilku dniach miałam nadany numer. Numer miałam na udzie lewej nogi, tutaj wysoko. 89136. To był mój numer obozowy. Już wtedy byłam tylko i wyłącznie numerem, tak samo jak każdy jeden więzień. Byliśmy z mamą, jeszcze wcześniej to mama mówi tak, że brali mnie, doktor Mengele przychodził swoją asystą i zabierał mnie na badanie pseudomedyczne. Brali mnie na badanie systematycznie, mówi tak, że jak przychodzili, to wszyscy to mnie zabierali gdzieś, co oni robili ze mną, to nikt nie wie, bo wiadomo, że nie było wiadomo. Tylko z tym, że ja bardzo później płakałam, bardzo wrzeszczałam i także mama mówi tak, że po prostu, no tak jak gdybym była chora, bo po takim badaniu to byłam chora. Byliśmy tam do 27 stycznia, do wyzwolenia. Jeszcze muszę nadmienić, że matka Matura jest bardzo dobra, bo moja mama, chociaż w obozie była, jedzenie było śmierdzące zupy, pajda mówiła mi czarnego chleba z jakiś trocin, bo to tak mama nazwała. To miała tak dużo pokarmu, że ona mogła dwoje dzieci wykarmić.
karmić. No jeszcze mówi tak, że tam było jakieś dziecko, do którego po prostu dawali mamie do karmienia. Nie systematycznie, ale dokarmiała. Dzień wyzwolenia, po prostu mama mówiła tak, że wszystko się zaczęło palić, bloki się zaczęły palić, Niemcy uciekali, wszyscy uciekali. No i między innymi mama też, ale skończą siły. Mama ważyła 28 kg, jak wyszła z obozu, była tak chuda, była tak wycieńczona, że półlitrowego garczka z wodą nie mogła utrzymać w ręku. Mówi tak, że jak wyszła z obozu, no to po prostu była wolność, za bramą była wolność, bo już się nie bali Niemców, ale niestety nikt nie był pewien, co będzie za moment, bo to wszystko w psychice jej zostało. Mama wywróciła taboret do góry dnem. Wzięła mnie, ubrała, mówi tak, że w jakiś kot, tam coś, co złapała, co było pod ręką, to złapała. I dla siebie wzięła jakiś płaszcz duży, jakieś buciory duże, bo tak mi mówiła. I mnie okręciła w coś tam i włożyła w tą taboretkę. Tą taboretkę wywróciła do góry i tak. I tak mnie mama ciągła, jak wyszła z obozu, ostatnimi siłami ciągła mnie aż do Libiąża. Sznurek przywiązała do tej taboretki i tak szła i ciągła. Przecież to były takie mrozy, że wtedy był mróz do 30 stopni albo ponad 30. I mama mówi tak, że jak zaszła do Libiąża, tam do jakiegoś sklepu poszła i byli tam bardzo dobrzy ludzie. Mieli sklep po prostu taki spożywczy i mówi tak, że ci ludzie nas przygarnęli. Więc te osoby nas przygarnęły, trzymali nas tam chyba z 2 tygodnie, bo dopiero w lutym wróciliśmy do domu. Dokładnie nie pamiętam, ale bodajże 8 albo może i dalej lutego, bo mama też ze szczegółami nie pamięta. No i ta mama dała znać tatusiowi, ale tatuś nie wierzy, bo powiedział tak, że on nie wierzy w to, że ja żyję, że ja się urodziłam, no bo po prostu to nie było możliwe, żeby urodzić dziecko w takich warunkach, żeby to dziecko żyło. To jak żeśmy przyjechali do domu, to ludzie tak lecieli, jakby się cud ukazał z nieba. Po prostu, no każdy był szokowany, no bo to jest naprawdę cud. To jest cud, którym człowiek został ocalony. Jedynie co to mogę zawdzięczać Panu Bogu, że naprawdę mnie ocalił. Widocznie mi dał misję, którą musiałam spełnić tu na ziemię, mam do spełnienia i jeszcze żyję. Założyliśmy rodzinę, mam dzieci, mam wspaniałego męża, wspaniałe dzieci, wnuki, prawnuki. No wnuczka jedna też właśnie się interesowała historią, bo też opisała też właśnie pracę, jak chodziła do ogólniaka, taka Kasia nasza. No i oczywiście byliśmy tutaj w Oświęcimiu, byliśmy potem po nagrodę, byłam z nią jako babcia. Ja to bardzo późno przyjechałam, w sumie było ze mną, bo ja nie wiem, czy tatuś mi zginął, jak miałam wypadku, ja miałam 5 lat, tylko mamę miałam, było nas troje, bo było jeszcze miałam 2 braci, ale niestety raczej pamiętam tylko tak, jak byłam z mamą, bo nagrywali film z nami w Auschwitz. Raz i drugi raz byłam, nie wiem w jakich okolicznościach. Także wiem, że drugi raz jak byłam, to koleżanka moja przypomniała, że po prostu to byliśmy Birkenau tam, w tych barakach. To mnie stamtąd wyprowadzili, bo po prostu źle się poczułam, no bo ja sobie wyobraziłam, że jak ja w takich warunkach mogłam po prostu wyżyć, urodzić się i żyć i żyję. Po prostu coś mi się działo. Ja dzisiaj to jadąc, ja to bardzo chętnie opowiem i czasami się spotykam z młodzieżą, która młodzież po prostu przyjeżdża i prosi, ale to rzadko, ale po prostu ja to bardzo też stresowo to wszystko odbieram, bo po prostu już mam taki wrodzony stres i nerw, że po prostu jest mi ciężko czasami z takimi problemami, z tym wszystkim się pogodzić, no ale niestety. W akcie urodzenia po prostu tatuś po wojnie, jak mnie zapisał, to mnie zapisał miejsce urodzenia Czubrowice, tam gdzie myśmy mieszkali, ale
1977 roku, już po ślubie, po kilku latach, postanowiłam sobie, bo mnie to bardzo męczyło, gnębiło i po prostu musiałam swoją sprawę dokończyć, żeby to była prawda, żeby to miała prawdziwy akt urodzenia. Więc podałam sprawę do sądu o sprostowanie aktu urodzenia w Krakowie. Także mam akt urodzenia o święciu Brzezinka w dowodzie. No i oczywiście wszystko musiałam później przerabiać, ten dowód, wszystko, bo już byłam mężatką kilka lat. I chciałam to po prostu sprostować dla czystego sumienia. No bo nie mogłabym tego po prostu do końca ciągnąć, skoro ja się urodziłam w takim piekle, a po prostu bym miała miejsce urodzenia inne. Bo to było naprawdę piekło na ziemi. Jak mama mówi tak, że były te apele, były selekcje i te selekcje to trwały godzinami, mówi, że jej nogi przymarzały do ziemi i dziesiątkowali, zabijali co dziesiąte, jak ktoś na przykład uciekł jakiś więzień, no to więc później była kara, więc był apel i co dziesiąta osoba była występ i na rozstrzelanie. Słyszałam wypowiedzi w telewizji i w gazetach, że po prostu ona była bardzo dobrą osobą położną, jeżeli chodzi o położną, że ona nie dała dziecku umrzeć. Po prostu wbrew Niemcom robiła to, bo serce jej dyktowało inaczej. Ona była jak każda matka, która broni swoje dziecko i naprawdę była bardzo dobrą osobą. I to jej się należy. To jej się należy, bo chociaż jak ja zaznaczyłam, że ja nie wiem, czy ja się rodziłam przy Leszczyńskiej z tym, bo moja mama, ona powiedziała tak, że ona nie wie dnia, kiedy mnie urodziła, bo tam nie było kalendarza, bo przecież w takim szoku, w takim ogniu, w takim, no to po prostu obozie, no to nie miała żadnych szans i nie miała pamięci. Także mówiła tak, że ona po prostu nie wie, jaki to był dzień, w którym dniu ja się urodziłam, nie wiedziała po prostu, czy to była doktor Leszczyńska, czy jeszcze ktoś, bo jej się wydawało, że był mężczyzna, ale nie była do końca pewna. Bo ja jej mówiłam po kilku latach, mówię, mamo, mówię, przecież ja mówię, tam przeważnie odbierała, ja mówię, położna Leszczyńska dzieci, ja mówię, i uważam, że chyba tak samo mnie też odebrała, bo te słowa padły ode mnie. A mama mi powiedziała tak, że wiesz co, mówi, ja naprawdę nie wiem, bo ja byłam na wpół żywa i ja nie wiem, czy była Leszczyńska, czy to był ktoś inny. W ten sposób mi odpowiedziała. Te nasze wspomnienia przykre, chociaż ja naocznie nie widziałam tego, ale ja to mam we krwi. Ja to mam we krwi, ciągle mam stres. Ja nie mam zdrowia całe życie, żebym ja po prostu była tak spokojna. Ja dzisiaj tutaj jadąc dostałam ciśnienia podwyższonego. Myślałam, że też nie przyjadę. Ja jestem tak po prostu takim człowiekiem zestresowanym, że po prostu są takie momenty, że ja czasami też to bardzo przeżywam. Bardzo, bardzo. I chciałam powiedzieć na temat właśnie mojej mamy, że moja mama dosłownie tak około pół roku przed śmiercią wszystko do niej to wróciło. Wróciło jej to, że jest na apelu, że ma nogi we wodzie zimne, że ma zmarznięte, że ma w błocie ubrudzone, że Mengele idzie, że jej zabierze Stenię, czyli mnie. To ciągle mi powtarzała, przed samą śmiercią, dopóki była tak trzeźwa jeszcze na umyśle. A najgorzej się właśnie bała głodu i tego, że jej Niemcy zabiorą mnie. I głodu, bo była tak głodna, że ona na przykład jak po porodzie, jak chciała, żeby mówiła tak, że taka była Rosjanka, która po prostu zaoferowała się mnie pilnować, bo mama nie miała siły, żeby na przykład mnie nakarmić, czy umyć, czy przewinąć. To powiedziała tak, że tej Rosjance dawała swoje jedzenie, a ona tylko piła samą wodę po to, żeby ja przeżyła i ona przeżyła.